Cześć, siemanko, z tej strony Kuba Gritnerska, Naucykloza, a dzisiaj zapraszam Was na odcinek z Enduro Trails. Będziemy przyglądać się dwóm nowym trasom. Zacznę od tej, która obecnie wzbudza bardzo duże zainteresowanie, czyli od trasy Bystry. Została ona bardzo niedawno oddana do użytku, rozpoczyna się w momencie, gdy kończy się rock'n'rolla. Sama w sobie jest dosyć krótka, cały przejazd zajmuje mniej niż 2 minuty. Flowowa trasa, da się fajnie polatać na samym początku, naprawdę świetnie zrobiona. W paru miejscach może lekko niedociągnięta, ale zdecydowanie inna od innych tras na Enduro Trails typu Flow. Inna od Twistera, inna od Rock'n'Rolli, no i inna od Sahiry. Yo! Jak już wcześniej wspomniałem, sam zjazd trwa około 2 minut. Po zjechaniu, jeśli pójdziemy w lewo, to dołączymy do Twistera w około połowie. Prawo czeka nas wypych z powrotem na początek Bystrego. Wypych nie jest specjalnie długi, da się go zrobić od 8 do 10 minut. Moim zdaniem trasa jest naprawdę świetna, chyba jedna z najlepszych w kompleksie Enduro Trails. Póki co to jest to zupełna autostrada, trasa jest naprawdę gładka. Jednakże w tym miejscu te wybicie jest nieco dziwne, bo zaraz za tym mamy zakręt w prawo. A w niektórych miejscach trzeba trochę dostosować prędkość, żeby nie przylecieć hop. O kurde, plat. Kolejną trasą, może niekoniecznie nową, ale którą chciałem Wam już pokazać od dłuższego czasu, jest kamieniołom. Pierwsza część tej trasy jest wspólna z trasą Cygan i dopiero później zaczynają się one rozjeżdżać. Moim zdaniem trochę w charakterze są to trasy podobne, niekoniecznie bardzo szybkie. Tym razem korzenie z Cygana zostały zastąpione kamieniami, jak sama nazwa wskazuje. Kamieniołom jest też nieco bardziej stromy, no i posiada jedną ściankę, chociaż ja uważam, że już nie jest ona tak trudna, jak kiedyś dla mnie przynajmniej była. Kurczę, zapamiętałem to jakoś dużo trudniejszym. Tutaj ta lewa nie jest fajna, zawsze pamiętam, że lewą jechałem. Wjechać tu, cyk i już puścić heble. Zawsze pamiętajcie, im dłużej się wahacie, tym będzie gorzej. Bo trzeba jechać na bombie, może nie na bombie, ale nie wahajcie za dużo. Sprawdzimy. I nice. No, kamieniołom. Oh.
ale płynności nie mam. O nie! Nie! Tutaj mamy małą dziurkę, może się uda załatać. Udało się dokonać profesjonalnej naprawy. Także co, ciśniemy dalej, mam nadzieję, że pana będzie trzymać ciśnienie. Jak nie, to jest koniec tego dnia, a jak tak, to pojedziemy sobie jeszcze na gacioka. Aha, w ogóle nie patrzę do przodu. W ogóle słabo. Kamieniołom, szczerze mówiąc, przyznam się, nie znam, to jest trzeci raz, jak jadę go. Albo tu. Tu też mogę być. Co prawda tak nie chciałem, ale hi z tym. Dobra. I ostatni fragment, ostatnia sekcja. Ajajajaj. O kurde, ale mnie zniosło. Dobra. Myślę, że oponka trzyma, więc można jechać dalej. Po kamieniołomie, skręcając w lewo i jadąc cały czas w dół, dojedziecie do asfaltowej drogi, która doprowadzi was do wyciągu na Szędzielnię. Drugą nową trasą, którą chciałbym wam dzisiaj pokazać, jest gacioch. Jest to trasa łącząca Szędzielnię wraz z Klimczokiem. Aby na nią dojechać, po wyjściu z kolejki udajemy się w lewo w kierunku Rock'n'Rolli. Dalej cały czas prosto, znaki już potem będą nas prowadzić dokładnie na gacioch. Dobra, ciśniemy teraz gacioka. Podobno wyszedł bardzo słabo. Może nie bardzo, ale słabo. I nie płynnie w ogóle. Sprawdzimy to. O, jest jakaś dzika hopa. W sumie bez lądowania. Jakiś gapik. Trzeba to wywalić. W większości nawierzchnia trasy to będzie taka świeża ściółka. Przed chwilą wam pokazałem dwa wybicia. Moim zdaniem trochę brakuje na nie prędkości. Być może zostanie to przerobione. Mogłem wysoką linią. Ajajaj, ujechał mi w środku.
I znowu podjeżdżanko. Moim zdaniem byłaby to super trasa na rower elektryczny, bo po każdym krótszym odcinku zjazdowym znajduje się także dosyć krótki odcinek podjazdowy, przez co na zwykłym rowerze nieco traci to płynności, ale myślę, że na elektryku byłoby całkiem nieźle. Oh, nice. Ale znowu pod górę niestety. No, tu się już coś dzieje. Trzeba było sobie zwolnić niestety. Ale rozjeżdżona. Ta ostatnia część dosyć mocno skojarzyła mi się z trasą z Buj ze Szczyrku. Dobra, kolejna sekcja. Okej, w lewo teraz do Dziabara, w prawo do rock'n'rolli. Do Dziabara mi się nie chce, jedziemy na rock'n'rolla. O panie. Moim zdaniem ta trasa póki co nie jest specjalnie przyjemna. Chyba do wjechania po prostu raz zjechanie, odhaczenia, zaliczenia i myślę, że na tym można by było zakończyć. Tego dnia zjechałem jeszcze jedną trasą, była to dzika trasa Borsuk. Moim zdaniem jest to jedna z najlepszych dzikich tras w Bielsku. Natomiast zasługuje ona na osobny odcinek, więc myślę, że w najbliższym czasie pojawi się ona także na kanale. Ostatnią trasą dzisiejszego dnia jest Stary Zielony. Postanowiłem, że spróbuję zjechać trasę na raz i pobić swój własny rekord. Niestety w tym fragmencie nie udało mi się utrzymać wysokiej linii przejazdu i wjechałem centralnie w ten pienik, co właściwie pokrzyżowało moje plany. Dodatkowo już na mocnym zmęczeniu zaczęło mnie powoli łapać skurcze, więc uznałem, że odpuszczę tego dnia i chyba nie ma to sensu. Natomiast plan zejścia poniżej 5 minut 30 nadal jest w mojej głowie i myślę, że w najbliższym czasie będę próbował to zrobić. Dajcie znać w komentarzach, co myślicie o nowych trasach na Enduro Trails, jak one wam się podobają. Moim zdaniem Bystr to jest świetna traska, której brakowało tutaj na Enduro Trails. Minus jest taki, że jest nieco krótka i trzeba później zrobić sobie mały wypych, ale w ciągu godzinki da się pokonać ją 4 razy, więc przyjemnie. Gaciok natomiast, tak jak już wcześniej wspomniałem, jest to trasa do zjechania i zapomnienia. Jeśli spodobał wam się ten odcinek, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę i zasubskrybować tego kanału, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście. Dla mnie jest to bardzo ważne, pokazuje mi to, że ktoś chce oglądać te odcinki i że jest sens je produkować. A tymczasem, ja się będę z wami żegnać. Pamiętajcie, łapcie zajawkę, wskakujcie na rower, na razie! For redemption.